Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cuki i zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Terraria. Oczywiście od razu wchodzimy na nasz serwer, żeby nie tracić czasu, a raczej nie na serwer, tylko nasz świat, single player. W ostatnim odcinku, z tego co pamiętam, chyba był odcinek połówkowym. A nie, chyba nie, chyba nawet nie był połówkowy i zbudowaliśmy sobie takie coś. Piękną naszą... hodowlę roślinek. Widzicie, blinkroty, mungloły, dayblumy, waterleafy. Deathweedów jeszcze nie mamy żadnych nasionek, fireblossomy i shivertorny. W tym odcinku chciałbym... pokonać Skeletron Prima. A tymczasem... dopóki to się nie stanie... tu mamy Soul of Sight. Soul wsadzamy tutaj, do rud, oczywiście. Dopóki nie pokona, nie będzie nocy, żeby walczyć ze Skeletron Prime'em, myślę, że sobie coś wymyślę. Nie chcę tych potek za 100 HP. Zobaczmy, co ja tu mam. Mam tu niby sporo tego. Na Skeletron Prime'a chyba będzie to lepsze, chociaż może nie. Ty, Steampunker, powinieneś mieć wędkę. No i patrzcie, no i on nie ma wędki. On powinien mieć wędkę, z tego co pamiętam. 40 albo 30% fishing powera. I nie ma. Nie wiem, o co chodzi. Może to było Anglera jakiegoś questa trzeba na tym świecie zrobić. Ale już wydaje mi się, że robiłem jakiegokolwiek. Zobaczmy, co ty chcesz. The Fish of Cthulhu. Sky Lakes and Surface. No okej, ale nie mamy wędki. Zobaczmy, co mogę zrobić? Jakąś wędkę z Hallowedu? Zobaczmy. Weźmy sobie Hallowed Bary. Albo w następnym odcinku. Sobie to zrobię w tym odcinku. Co by sobie zrobić w tym odcinku? Nie mam zbytnio pojęcia, co ja tu mam. No mam niby na The Twins i na The Skeletron Prima itemy do przyzwania. No dobra, zejdę sobie na dół. Slimy, pomóż mi. Raz, dwa, trzy, cztery. No. Co to kuźwite jest? No. Dawajcie moje pajęczaki. No. Czy drobne to Soul of Light, of Night? Czy nie? Chociaż kogo to w sumie obchodzi? To jest za małe, żeby się respiły spory normalnie. Tak jak ja bym to chce i... jakieś kundle na dworze mi zaczęły szczekać. Przepraszam za to, ale no nie wyłączę ich. Nie mam do nich kontrolera. Co by można do tej nocy robić? W zasadzie nic, można... że o... połazić, postrzelać dla zabawy. Jakby był deszcz, to bym mógł pójść podropić sobie Frozen Core'y. Z Ice Golemów, może bym sobie zrobił armor z tytanu i frostkorów właśnie do mega szarka mojego. No to mam niby tego Endless Quivera, zwiększa mi damage o 10%. W sumie? Gaidziu, sorry, ale... nie ma innego wyjścia, sam rozumiesz. Przetrwają tylko najlepsi i tak dalej. Żebyście coś widzieli. W ogóle chciałem nagrać też odcinek z twierdzy. O Jezu, jak to bije! Z twierdzy chciałem odcinek nagrać, z moda do twierdzy krzyżowca. Ale niestety... Mirlis Action nie łapie tej gry.
Więc jeśli macie pomysł, czym to nagrać, to bardzo bym prosił o podesłanie jakiejś propozycji. Z tym, że chciałem to też nagrać OBS-em, ale no niestety OBS też się zbuntował i nie chciał w żaden sposób współpracować. O cholera. No dawaj. No dam radę. No. Same te pająki ich wykańczają. Ale. Co tam? Damage to damage. No okej. Okay. Proszę o jakiś piękny emblemacik. Warrior Emblem. Dobrze, w końcu, ale no... Tak naprawdę Warriorem nie jesteśmy. Gaiju, proszę cię przyjść. Gaiju. Jest jeszcze dzień, powinieneś móc przyjść bez problemu. Dawaj. Chodź tu do mnie. O, pająki robią robotę. No już coś, co tam spadło. Pewnie się spalił już ten item. No dobra. Wejdźmy na dół na wszelki wypadek. Sprawdźmy, upewnijmy się. Tak, spalił się. Potwierdzone info. Zobaczcie. Tyle dzic tych strzela i jeszcze bije jak powalony. To jest naprawdę OP mob. W ogóle nie wiem, nie wiem co on tu robi nawet. Cześć. Mimik, dokładnie. Titan Glow. To jest też domele wojownika. Można sobie chyba Feral Clove'a i Titan Glow'a złączyć i będzie. I potem używać kolejnego Feral Clove'a i ma się mele speeda, że łohoho. Ale wróćmy na powierzchnię może. Ponieważ może być już noc. No dokładnie, już się noc zbliża. No i akurat teraz musiałeś się... Menelu wprowadzić. No jest, nie zdążymy już nawet, nie ma opcji. Zobaczmy, zobaczmy. Tu mamy przynętę tylko. Mechanical School. Potki, dokładnie, dokładnie, potek nie mam przy sobie. Dlaczego nie mam tutaj blinkrotów ani blinkrot seedów i dlaczego w ogóle mam blinkrot seedy przy sobie, a nie w mojej pięknej... Właśnie. Raz, dwa, trzy i... Tutaj mam blinkrot seedy i raz, dwa, trzy. Okej. Okay. I noc się zrobiła. Nie hałasuj i wyjdź stąd. Dla swojego dobra. Bo muszę przez ciebie teraz edytować. A to jest męczące. Jeśli chciałbyś to wiedzieć. Jeszcze szukanie tych wrednych potek. Swoich nesów nie mam już. Trzeba zrobić. Trzeba odpalić serduszka. To jest priorytet. Zobaczmy, co możemy zamienić.
Imperów nie potrzebuję. Okej. Okay. Mhm. No. No, jakoś to idzie. Ale powiem, że do najprzyjemniejszych rzeczy nie należy walka z tym bossem. Między innymi przez to, że takie wredne ataki ma. Dokładnie cztery ramiona, to jest naprawdę też wkurzające. Więc sobie pomijamy go. O Jezu, wpadłem na niego przypadkiem, no dobra. Trudno się mówi, w ogóle dlaczego ja mam tyle statusów? No, dawaj, cokolwiek. Zniszcz jakiekolwiek ramię już chociaż. Gdzie są moje pajączki w ogóle? Ej. Okej. Okay. Ja w ogóle walczyłem z bossem bez pajączków. Dobrze to rozumiem. Do bani z takimi pajączkami. Jeszcze katar mam, bo się przeziębiłem. Zobaczcie. No, nie musiałeś przeze mnie akurat przelecieć. To było dziwne. Przebiegłem przez jego bombę i nic mi nie zrobiła. To było dziwne, ale ja nie narzekam. Kochamy bugi. No. No, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Chociaż jedno ramię już zniszcz. Okej. Okay. Jedno, już ramiona mają low HP. No ale... biją dalej tak samo. Te z bombami są najbardziej zjechane. No, 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 no. The Twinsy by się tu przydały już na niego, ale... nie chcę mi się farmić Black Lensa, zwłaszcza, że... jak go pokonamy, już tylko Plantera będzie stała... na drodze naszego nowego Samuana. Łukasz, skrzypienie tych drzwi też trzeba edytować. Więc się proszę, przestań kręcić. Walka z tym bossem jest upierdliwa. Ale nie aż tak bardzo, jak ma się dobre. O, jedna rączka padła. Okej. Okay. To już jest bardzo dobrze. Gorzej, że już północy zmarnowałem. Ale to już małe piwo. W ogóle dlaczego te pająki nic nie biją? Lećcie na niego. One się są jakieś zbugowane. Kolejna rączka padła. Już została tylko jedna, na szczęście. Zejdźmy na dół, żeby nasze pajączki mogły skoczyć na nią. No zobaczcie. O, one biją głównego bossa. Też może być. No, 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 no. Rączka. Najpierw chcę rączkę zniszczyć. Bo ona jest... jak rozwalimy rękę, to tak naprawdę... aha, tylko jedna kulka może trafić. Jeden cel. No dobra. No, może być.
Okej. Okay. Rzuciłeś się na rękę. O Jezu, ale mnie uderzył. Okej. Okay. Jakoś to będzie. 7 sekund potki. Użyjmy sobie miksturek. No niestety. No kurczę. Ciężko w tą rękę trafić. Tak lata. No, dawaj. Chodź tu. No i... Zamiast na to, co chciałem, poleciała na rękę. No okej. Dobra. Wiecie co? Polać tą rękę. Rozwali się ją przy okazji, albo i nie. Albo po prostu będę siepał już tego bossa. Bo to chyba najlepsze, co mam do roboty w tej chwili. No dawaj. Amunicja mi się nie kończy, więc nie muszę się nawet o nią martwić. Okej, okay, jest dobrze. Dawaj. O, i padła. Okej, okay, sukcio. Czyli w zasadzie już po nim. Ale... Zabicie go to już czysta formalność w tej chwili. No chyba, że dzień się zrobi. To wtedy byłaby to trochę trudniejsza formalność. No, pajączki się na niego rzuciły. Świetna robota. Jeszcze tylko 2000 HP. Dawaj, dawaj, dam radę. Dam radę, chcę już chlorofit. Dawać. I subcio. Mamy chlorofit. A raczej za niedługo będziemy mieli. 17 minut odcinka. No, myślę, że to akurat. Co ja zrobiłem? Halo od Repeatera, na tego nie będę używał, no dobra. No jak już zrobiłem, to już będę używał chyba, nie? Żartowałem. Nie będę tego gówna używał. To i to odłożę do broni gdzieś. Soul of Fry, to odkładamy. Warrior Emblema na razie. W sumie, no, mógłbym coś z niego zrobić. Jakiś emblem się, emblemy się chyba zmieniało. Oho! Solar Eclipse, no i spoko. Czyli... Okej. Okay. Nie chcemy Solar Eclipse'a spadać. Czyli wiemy już, że spokojnie mogę... grać na T-Shocku. A póki co bardzo wam... wszystkim dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Terraria. Hej!